Dzień dobry. 4 lutego 2024 roku. Witam w Polska Fika. Dzisiaj będzie trochę o nowej technice. Apple wypuściło Apple Vision Pro. To jest dobra okazja, żeby pogadać o nowej technologii. Ale to będzie tylko pretekst. Bo prawdziwym wyzwaniem jest empatyczna wirtualna rzeczywistość i ewentualność zrozumienia współczesnych wypowiedzi. Będzie trochę o filozofii etyki wypowiedzi w polskiej sferze publicznej. Zapraszam serdecznie. Technologie przyszłości już pukają do naszych drzwi. Apple rozpoczęło sprzedaż swoich gogli virtual reality, czyli sztucznej rzeczywistości, czy też wirtualnej rzeczywistości, a konserwatywny miliarder Elon Musk eksperymentuje z implantami mózgowymi pod hasłem telepatia. Fascynacja nowymi technologiami zawsze była moją słabością. Tak, nowe techniki, nowe technologie, nowe gadżety. Wyobraziłem sobie, jak zakładam okulary wirtualnej rzeczywistości i instruuję sztuczną inteligencję, aby pozwoliła mi doświadczyć perspektywy osoby przemawiającej do mnie. Tak jakbym to ja był tym, który czuje, myśli i mówi. To takie empatyczne gogle VR połączone ze sztuczną inteligencją. Marzenie. W moim wirtualnym świecie przeglądam różnorodne wypowiedzi. Szczególnie uderza mnie jedna mówiąca: ten wyrok zasługuje na pogardę. A tuż za nią kolejna, podobna, ale od innej osoby: brzydzę się takimi metodami. Te wirtualnie doświadczone emocje sprawiają, że odczuwam ogromny ból. Pogarda i obrzydzenie, choćby dają się instynktowne, są w rzeczywistości kształtowane kulturowo. Już od najmłodszych lat uczymy się unikać tego, co uznajemy za nieprzyjemne czy obrzydliwe. Stąd moja wyuczona, jednak wykształcona podejrzliwość do ekspresji obrzydzenia czy wstrętu i pogardy. Jednak te emocje nie ograniczają się tylko do słów. Pogarda wobec wyroku rozciąga się na sędziego i system, który reprezentuje. Podobnie moje obrzydzenie do metod rządzenia dotyka ludzi je stosujących. A gdy wyobrażam sobie, że ci ludzie to rudzi, stereotypy nakazują mi myśleć o nich w kategoriach zdrady, tak jak w przypadku historycznych zdrajców czy nomen omen agentów. Patrząc przez moje empatyczne gogle, wspomagane sztuczną inteligencją, wirtualną rzeczywistością, czuję się skrajnie źle. Emocje, które mną targają, są niezwykle silne. Czuję, jakbym mógł przemienić się w wojownika gotowego stanąć do pojedynku, by zmierzyć się z tymi negatywnymi uczuciami. Aby poprawić nastrój, każę goglom szukać pozytywnych emocji i znajdują oto. Stoję wyprostowany, ściskam i obejmuję dawno niewidzianego przyjaciela. Czując jego bliskość i stając się częścią wszechogarniającej miłości, stapiam się w jedno z moim przyjacielem. To nasi wrogowie nazywają go przestępcą. Niestety, te słowa i sceny, choć brzmią jak science fiction, odzwierciedlają działania ludzi z wysokich sfer w Polsce. Pogarda, obrzydzenie, a także fałszywa, wszechogarniająca miłość to oznaki braku moralności i praworządności, czyli anomii. Te elementy wpływają na atmosferę społeczną, tworząc bolesne doświadczenia. Zdejmuję swoje gogle VR plus AI. Zamyślony nad wpływem technologii na nasze emocje i społeczeństwo. A może to nie tylko technika? To było
nieśpieszne, acz ekspresowe wydanie Polska Fika. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do polubienia i do subskrypcji. Polska Fika. Wolny głos w Twoim domu. Dzięki wielkie, do usłyszenia.